Myślę, że troszeczkę jestem zaskoczona, że tym ostatnim skokiem wyprzedziłam, drugim skokiem wyprzedziłam Anię. Do końca nie wiedziałam, czy wygrałam, czy nie. Natomiast uważam, że jestem dobrze przygotowana i nie ukrywam, że liczyłam na to, że wygram to bez problemu. Natomiast Ania jak zawsze jest trudną przeciwniczką, więc powalczyłyśmy dzisiaj. No i okazało się, że jestem gdzieś tam o ciut lepsza. Troszeczkę tu jest chłodno, nie wiem, czy jest klimatyzacja włączona, ale troszeczkę było chłodno i trzeba było się w trakcie konkursu dogrzewać, co jest troszeczkę uciążliwe. Ale no, ze skoku na skok było lepiej, więc przestawiłam się na skok w dal. Nie dotykam ze skoku tak naprawdę, omijam go szerokim łukiem. Chcę skakać w dal i myślę, że mogę dużo lepsze rezultaty osiągać w skoku w dal niż w skoku wzwyż, ze względu głównych, że mam niewiele wzrostu, więc skok wzwyż w pewnym momencie po prostu bariera psychiczna mi zaczęła przeszkadzać, a w skoku w dal no, mogę się jeszcze rozwijać. Dobrze byłam przygotowana w tym sezonie, troszeczkę konkurs, nie ukrywam, że Ania mi pokrzyżowała plany, więc troszeczkę się spięłam i myślałam, że zdobędę tutaj minimum na Mistrzostwach Polski. Nie udało się, trudno, szykujemy się do lata. Jest troszeczkę dłuższy okres przygotowawczy, technicznie się trochę poukładam, bo nie ukrywam, że jeszcze technicznie z tego, co skoczyłam, to tylko i wyłącznie z motoryki, nie z techniki, więc technicznie się przygotuję dobrze i myślę, że w sezonie będzie okej.